Ten Jerzyniew w kamaszach. Odcinek 62. Pan Rafał oświadczył tym wszystkim marszałkom motającym się z tym żelazcem na skrzyżowaniu, że wojennych, no to proszę jakogo, to tu dzisiaj do groma było. A jakiś czas temu, no to nawet i jakieś dwa czołgi to chyba na Szwecję zapierdalały, bo mu płot i furmankę rozjebali. Bo aż tak, to się może na jakiś prom skór wielce śpieszyli. No bo co jak co, no to oni tymi czołgami przecież na północ jechali. No i militarny młyn na tej drodze to się taki zrobił jak wśród wiernych podczas odpustu na Jasnej Górze. No i dobrze, że my w tej chałupie u pana Rafała byliśmy i się tym wkurwionym wodzom na oczy nie pokazywaliśmy. No bo cholera wie, czy by nas tam z tych armat lub katiuszy nie rozstrzelali jak jakichś tam, powiedzmy, że kurwa dywersantów. Tak mocno byli wkurwieni. Pan Rafał wrócił, a my akurat piliśmy za to, aby amerykańskim Pershingom, czyli takim rakietom, no to paliwa nie zabrakło, jak będą na Moskwę frunąć. Co by tam Kremla wraz z Leninem w akwarium, no to tak na parę metrów do góry podrzucić. Pan Rafał polewał dalej, twierdząc, iż Polska jest narodem wybranym i ze wszystkim to radę sobie da. No bo weźmy takiego wielbłąda. Taki garbaty koń, no to może chodzić 2 tygodnie bez picia, a taki Polak, no to proszę jakogo, może pić i 2 tygodnie bez chodzenia. I nie musi być wcale garbaty. A w ogóle, to jak twierdził kumpel pana Rafała, to zamiast wprowadzić stan wojenny, to wystarczyło wprowadzić stan kościelny i godzinę elektryczną. I wtedy to byłby o wiele weselszy bajzer. A tak, ZOMO na ulicach, a teraz to jeszcze i wojsko. A to jest tak potrzebne, jak pryszcz na napletku w noc poślubną, chociaż gdyby on, nie daj Bóg, a miał on syna zomowca, to by dał ogłoszenie do gazety, że zamieni syna z ZOMO na córkę i może to być nawet i kurwa, bo to i wstyd mniejszy, a i jakoś łatwiej to by było sąsiadom w twarz spojrzeć. Świtało, gdy zobaczyliśmy piaska skorupę, wyleźliśmy z chałupy pana Rafała, no i piasek podjechał pod nas tym swoim cudakiem. Kazał się pakować do dziupli i ruszyliśmy w drogę, żegnani przez zacnych domowników i kumpla pana Rafała. A i co jak co, to mając po słoiku samogonu na drogę. W przejazdowie, takiej miejscowości niedaleko już od Trójmiasta, stały nasze dwie skorupy nieopodal krzyżówki i pilnowały tego całego przejazdowa, przez którą to miejscowość, co by nie mówić, to i rzeczywiście przejeżdżały różne furmanki, a to w kierunku Trójmiasta, a to Elbląga. Zaiste to całe przejazdowo, przejazdowym to było, bo i szosa, i chałup trochę, a nasi to tam, jak jakieś bubki stali przy palącym się na poboczu koksowniku i postawionym wojennym namiotem, którym to stała tylko koza jak w wagonach kolejowych, gdy się śmigało na poligon. I nic więcej, kubka węgla, nieco koksu i to wszystko. Tą całą ekipą dowodził Trawka, no i co by nie mówić, to już trochę dziamnięty to on był. Jak i zresztą cała reszta naszych z wyjątkiem Michała, który według moich obserwacji, no to nie był już pijany, a był już konkretnie najebany. No bo kretyn, co mi wyjaśniono, to opierdolił wszystkie śliwki ze słoja pośliwowicy, które to popił dodatkowo wodą. No przecież tak się nie robi, no nie robi się tak. Wiadomo, że po czymś takim to trzyma kurwa prawie dobę. A więc i my z Mirkiem dołączyliśmy do tej całej ekipy broniącej szosy i koksownika. A piasek? A poszorował sobie gdzieś dalej, aby chyba w podobny sposób to na jakiejś tam szosie walczyć. Na tym naszym posterunku stał też i patrol drogówki, a nasi no to łazili wokół tych naszych skorup jak jakieś lunatyki. Mieliśmy sprawdzać samochody i dowody osobiste osobników tamtędy przejeżdżających. Ale co z tego, że dowody mieliśmy sprawdzać, jak nikt nie wiedział, kogo kurwa szukać, no i czego szukać w tych samochodach. Sraliśmy zatem na to wszystko z góry, no bo i co mieliśmy robić? A na robienie z siebie debilów to i nie mieliśmy zbytnio ochoty. Co jak co, to najważniejsze było to, że był z nami Lucjan, a on, no już pewne jako zwiadowca, rozpoznanie okolicy to zrobił. Co, gdzie, u kogo i ewentualnie za ile lub za co. Za różowo to jednak nie wyglądało. Okazało się, że sierżant Waldemar, gość z drogówki, to miał bardzo dobre rozeznanie w okolicy, gdyż w
tym właśnie rejonie od lat pełnił służbę na drodze. A że nie był jakimś tam kutasem, który to się bez powodu do ludzi przypierdala, to i był osobnikiem darzonym wielkim szacunkiem przez miejscowych, czy też tam innych tubylców. Bardzo dobrze wiedział, kto się czym zajmuje, co może, co potrafi i tak dalej. No z nieba nam facet spadł. A już po kilku godzinach to prowadził bardzo obiecujące rozmowy z Lucjanem, a to już zdawało się, że bardzo dobrze wróży nam wszystkim. No niestety, ale mimo zdolności Lucjana, rynek był raczej ubogi w kontrahentów. Co prawda troszkę się handlowało paliwem, zamieniając jedno paliwo w drugie, ale kokosów to nie było. No oczywiście, nie aż tak, aby trunków nam brakowało, ale i znaczących geszeftów to też nie było. Trochę ruszyło się przed Wigilią, gdyż z tirów od czasu do czasu buchnęło się trochę ryby, a ryba to przecież na święta być musi. No i takie tam różne kaszaloty i inne wieloryby zamieniało się na artykuły, powiedzmy, że potrzeby pierwszej. Przed samą Wigilią przyszedł do nas jegomość, który złożył zamówienie na choinkę, bo w chałupie córki dwie, bliźniaczki, a jak to tak bez choinki? A i zapewnił, że jakby było choinek więcej, to i on zajmie się ewentualną dystrybucją takowych drzew. No ale weź tu znajdź las w okolicy. No weź, rozpoznanie jednak poczynione zostało, no i teren leśny został odnaleziony. Cały problem był w tym, że kawał drogi tam było, jednak my nie damy rady. Dla pewnego zabezpieczenia Lucjan pagony majora na siebie, Maciek maszynę odpalił, ja z Mirkiem i Lucjanem do pancernej taksówki i w drogę. No kawał drogi był, ale do niby lasu dojechaliśmy. Las ciekawy, bo to szkółka ogrodzona, a i zamknięta brama na kłódkę. A co tam ogrodzenie, co tam brama, już po chwili buszowaliśmy wśród eleganckich świerków i jodeł. Piły i siekiery w łapy i po chwili pięć eleganckich jodeł wiązaliśmy do wieży i umieszczonych na niej karabinów. Już mieliśmy się zawijać, gdy jakiś zielony ludek zaczął drzeć ryja i celować do nas w rurki. Mirek automatycznie obrócił wieżę z karabinami w stronę tego madika, a Lucjan zadał pytanie, czy mamy go zajebać teraz, czy chce jeszcze jakieś modły odprawić. A jak jemu żal tych kilku drzewek, no to nie ma sprawy. Zaraz przyjedziemy tu starem i całego stara załadujemy choinkami. No i ten z dwururką aż kucnął z zachwytu na widok tego żelastwa wycelowanego w jego jaja. I już nie kozaczył. Dał nam jeszcze sznurka, aby lepiej przywiązać ten drzewostan do tego naszego zielonego cudaka. Znaczy się, uczynny to człowiek jednak był. W drodze powrotnej na jednej z blokad jakiś porucznik służbista był bardzo ciekawy, skąd, dokąd i dlaczego to transporterem targamy choinki. Lucjan stanął we włazie skorupy i najpierw zjebał go jak durą sukę, oświadczając, że choinki wieje do tymczasowego kasyna, a jak on chce sobie pokozaczyć, to nim zdąży się odlać, to on mu załatwi jak najbardziej odpowiedzialne stanowisko. No i porucznik to z wentyla spuścił. A bo to wiadomo, co to kurwa za major i co mu do łba strzeli. Choiny zawiezione do jego mościa i okazało się, że córki to już nie jakieś tam gówniary, a panienki urody przedniej i należytej. Ekwiwalent za drzewka pobrany z góry został, a my zaproszeni zostaliśmy na Wigilię. No i dalej było pilnowanie tego kurwa kawałka asfaltu. Dzień przed Wigilią Lucjan bardzo przestraszył jakiegoś miejscowego wiraszkę, no i pojawiła się cała skrzynka mrożonego halibuta. A halibut to ryba rarytas w tamtych czasach była. Rozdaliśmy te ryby, powiedzmy, naszym sąsiadom, którzy w zamian mieli nam też te ryby usmażyć i co nieco jadła na wieczór wigilijny zapodać. Trunki załatwił Waldek z drogówki, bo wiedział, kto i kiedy pędzi, a i u kogo jest wyrób spełniający nasze słowiańskie kryteria. No i Wigilię to już zaczęliśmy późnym popołudniem. Gdzieś tak koło 20 to już byliśmy na niezłym dopingu, a Trawka sobie elegancko dusił komara na stercie siatek maskujących w namiocie. Wyszedłem na chwilę z tej szmacianej chałupy, a tu... No kurwa mać! Obok naszych skorup zatrzymała się czarna wołga.